Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do C-Sharpowej Aurory wersji 1.3 naszego Imperium Polskiego testowej rozgrywki. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy kolonizację Księżyca. Przenosimy tutaj infrastrukturę. Ta infrastruktura zapewnia podstawowe funkcjonalności umożliwiające przeżycie w nieprzyjaznym środowisku. I zależnie od tego, jak bardzo nieprzyjazne jest to środowisko, w tym przypadku jest to próżnia, ale akceptowalny zakres temperatur, tak dużo infrastruktury jest potrzebne na 1 milion populacji. Więc nie musiałem tego liczyć osobno, mogłem tego to policzyć, prawda, zwyczajnie, przemnażając 25 razy 200, osiągając wówczas wynik 5000 jednostek infrastruktury niezbędnej do zapewnienia naszej kolonii statusu pełnoprawnego. Czyli statusu, dopiero kiedy kolonia osiągnie 25 milionów, ta zaczyna realnie funkcjonować jako niezależny byt. Wcześniej jest to dużo, dużo mniej niezależny twór. Zacznijmy przemieszczać się o jeden dzień do przodu. Zobaczmy, co się wydarzyło. Flota kolonizacyjna ukończyła rozkaz. Również w poprzednim odcinku niezależna korporacja zdecydowała się stworzyć swój pierwszy okręt kolonizacyjny i właśnie ten okręt kolonizacyjny podejmuje zadanie, które wcześniej było realizowane przez nasz państwowy okręcik. Zobaczmy, jak przekłada się to na rozwój Lun. Okazuje się, że ta cywilna że ten właśnie cywilny pojazd jest w stanie dość rozsądne ilości kolonistów na miejsce przesłać i przygotować. Nasz jedyny problem obecnie to to, że nasze frachtowce nie mają co ze sobą zabrać, więc musimy tymczasowo unieruchomić naszą flotę księżycową. Waszym zadaniem jest robić nic i nie zapętlać robienia niczego, bo jak zgaduję, mogłoby to źle się skończyć. Przenieśmy się, anulujmy automatyczne przenoszenie się. Przenieśmy się, wiecie co, zróbmy to tak. Anulujmy ciebie. I widzę pewien oczywisty problem, który był już obecny wcześniej. Jakby to najlepiej ugryźć? Luna, jak widzicie, może maksymalnie przyjąć księżyc. Może nazwijmy to po prostu księżyc. Mam nadzieję, że polskie znaki nie wykrzaczą mi bazy danych. Wiecie co? Może lepiej księżyc bez polskich znaków. Dobra. Ile mamy infrastruktury na Ziemi? Tą infrastrukturę na Ziemi bardzo, bardzo powoli kreujemy. Ja też nie chcę przerzucić absolutnie wszystkich naszych fabryk na produkcję infrastruktury, bo to też nie do końca o to tutaj chodzi. Pokaż, co się dzieje na Księżycu. Czy istnieje możliwość, że moje dzielne, automatyczne frachtowce stworzone przez niezależną korporację zaczną same z siebie wozić infrastrukturę? Czy to się nie wydarzy? Wygląda na to, że to się nie wydarzy. Pomimo tego, że Ziemia obecnie produkuje, moi drodzy, 1920,8 jednostki infrastruktury rocznie, samoczynnie, my niefortunnie musimy nadal zapewniać te jednostki infrastruktury, które budujemy kosztem ograniczonych. Nie jestem pewien dlaczego. Najprawdopodobniej, gdy Księżyc stanie się samowystarczalną kolonią,
wówczas zacznie generować zapotrzebowanie na infrastrukturę. Na ten moment takiego zapotrzebowania nie ma. A gdybyśmy zgłosili, momencik, dodaj zapotrzebowanie na infrastrukturę. Czy to będzie tylko ta infrastruktura nasza oficjalna, czy również będzie to infrastruktura ta generowana przez nasz cywilny handel? Jestem szczerze ciekaw. Zobaczmy. Wygląda na to, że tylko i wyłącznie to nasza oficjalna infrastruktura, której nie chcemy wysyłać przez fraktowce korporacji, bo musielibyśmy wówczas korporacji płacić za to. Chociaż być może, skoro chce, nie mamy możliwości na ten moment, jak widzicie, płacić korporacji, dopłacać korporacji do ich biznesu, może warto by było jednak zlecić to zadanie. Czyli mamy 50 jednostek infrastruktury obecnie na ziemi. Zlećmy, żeby na ziemi zapewniać właśnie infrastrukturę. I powiedzmy, że dodaj 1000. Jestem ciekaw, czy to wywali błąd, gdy będzie próbował dodatkowe ładować. Zobaczmy. Przesuńmy się o dzień do przodu. Ładuje infrastrukturę. Dzień do przodu. Zawozi infrastrukturę. Dzień. Porównajmy, jak to wygląda. My płacimy, my otrzymujemy dodatkowe 80, całe 80 kredytów za to, że płacą podatek, okręty kolonizacyjne od tego, że przewożą kolonistów. I na ten moment przesuńmy się do następnego cyklu produkcyjnego zwyczajnie i zobaczmy, ile my płacimy za przewóz. Zaledwie 2,8 kredytu płacimy za przewóz. Ciekawe. A jak stoimy z ilością przewiezioną? A, i warto było rzucić okiem, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyliśmy, prawda? No, mają aż 3 okręty kolonizacyjne teraz. Dobrze na to spoglądam? Nie, mają 2 okręty kolonizacyjne i 1 fraktowiec. Ok. No dobra, pozwólmy, aby gra toczyła się do przodu jeden dzień każdorazowo. Coś się wydarzyło. Wydarzyło się opracowanie kolejnej technologii, ale wydaje mi się, że mamy zakolejkowane dużo więcej technologii dla tej osoby. Tak, mamy zakolejkowane. Więc pozwalamy, aby sektor cywilny robił wszystko za nas. I zobaczmy, dlaczego teraz się zatrzymaliśmy. Skończyliśmy kolejne badania. Fantastycznie, to oznacza, że możemy lepiej wydobywać materiały na ziemi. Co właściwie oznaczałoby, że nie widzę powodu, aby kontynuować rozbudowywanie moi drodzy kopalni. Anulujmy rozbudowywanie kopalni. Pozwólmy, żeby dobudował tą ostatnią kopalnię do pełna. Moi drodzy, niestety z jakiegoś
Z jakiegoś powodu urywało moje wcześniejsze nagranie. Nie wydarzyło się co prawda zbyt dużo rzeczy nowych. Jak na szybko sprawdziłem, to nagranie zostało urwane mniej więcej, kiedy analizowaliśmy modyfikacje do przemysłu, czy chcemy budować więcej kopalni, czy nie są one nam potrzebne. Od tego czasu, nie wiem czy o tym mówiłem, ale okazało się, że Księżyc jest w stanie produkować infrastrukturę, jest w stanie produkować wiele innych użytecznych dla siebie rzeczy. Wydałem rozkaz ponownie, aby przewozić infrastrukturę z Ziemi na Księżyc i Księżyc jest bardzo niezadowolony z tego powodu, że nie ma zapewnionej żadnej ochrony. Musimy zaadresować ten problem jak najszybciej. I ten problem zaadresujemy, chciałem go zaadresować w następnym odcinku, ale skoro z tego odcinka mamy zaledwie połowę nagraną, zaledwie około 9 minut było nagrane, zanim program nagrywający się wysypał po cichutku. Nawet nie zwrócił uwagi na to, że przestał nagrywać, po prostu nagranie się urwało. To mamy możliwość zrealizowania tego projektu. Stwórzmy nowy okręt. Klasy Bazylisk po prostu. Wiecie co? Może zmieńmy jego nazwę, bo z tego zmieńmy jego nazwę na baza przeciwmeteorytowa. To, co będziemy chcieli zrobić w myśl tej bazy, to stworzyć naziemną strukturę, która będzie posiadała garść laserów, w domyśle służących, mających służyć do tego, aby zestrzelić jakieś meteoryty, które miałyby uderzyć w powierzchnię Księżyca i zaszkodzić naszej bazie. To jest jedyny powód, dla którego Księżyc może być niezadowolony, że nie ma obrony, prawda? Właśnie dlatego, że nie ma możliwości obrony przed meteorytami czy innym kosmicznym śmieciem, który w powierzchni Księżyca dość często uważa, co możemy rozpoznać po kraterach księżycowych. Tylko za nic nie mogę znaleźć. Jestem ślepy. O. Tutaj były jakieś bazy. Planetary Defense. Point Defense Base. O, właśnie. To jest twoje założenie. I teraz tak. Jak w Aurorze robiło się, jak w tej nowej Aurorze, ustala się, że dany obiekt ma być naziemny. A, B, C, D, E. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Coiler, Supply Tank, Tanker, Conscript, No Armor. To teraz uważa się za stację kosmiczną. Bo można było. Był to po prostu. Oj, nie mam szczerze mówiąc żadnego pomysłu, jak można to zrobić. Powiedzmy, że usuniemy. Czy usunięcie mostka zadziała? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, dodajmy odrobinkę więcej pancerza. I oczywiście musimy najpierw zaprojektować i stworzyć najbardziej podstawowe systemy obrony. Czyli potrzebujemy stworzyć konkretnie trzy rzeczy.
Czysto teoretycznie, gdybyśmy chcieli, aby ta baza była funkcjonalna na minimalnym poziomie, musielibyśmy stworzyć sensory, żeby wiedzieć, w co strzelać. Ale z punktu widzenia mechaniki gry, my tak naprawdę wszystko, co musimy zrobić, to stworzyć kontrolę ogniową. Więc stworzymy kontrolę ogniową laserów przeciwmeteorytowych. Zapiszmy to w takiej formie. Stwórz. Pyk. I stwórzmy również same lasery. To będą malutkie laserki. Laser przeciwmeteorytowy. Staram się odegrać to, że obecnie, prawda, jedyne nasze zagrożenie, jakie jesteśmy w stanie empirycznie udowodnić, to są właśnie jakieś meteoryty czy inne kosmiczne śmieci. I potrzebujemy również, jeżeli dobrze pamiętam, jestem ślepy, bo potrzebujemy reaktora. Reaktor, generator, mącik. Nie. Power plant, ok. Pebble bed. Nie pamiętam, co to jest za technologia. To jest na pewno jedno z już istniejących rozwiązań, jeżeli chodzi o generatory, reaktory jądrowe. Reaktor jądrowy Mark 3, powiedzmy. Nie mamy żadnej. Okej, okay, powiedzmy. Jądrowy Mark 3. Ok, i zapiszmy cię. I to, co teraz musimy zrobić w pierwszej kolejności, to musimy anulować naszą kolejkę i opracować tę technologię. Wiecie co? Jestem. Załóżmy, że byliśmy świadomi tego problemu. Będę bardzo leniwy, bo nie chce mi się tym interfejsem bawić, zarządzać i... Naprawdę. Moja myszka ostatnio świruje. Będę musiał najprawdopodobniej ją za niedługi czas wymienić. Tak, to co chciałem zrobić, to zamknąć to okno, otworzyć je jeszcze raz. I powinniśmy mieć możliwość natychmiastowego opracowania tych technologii. Czyli tak, kontrola ogniowa laserów przeciwmeteorytowych. Laser przeciwmeteorytowy. I reaktor jądrowy Mark 3. To w takim razie, skoro dodaję je automatycznie, to również stworzę projekt, mający na celu stworzyć najbardziej podstawowy sensor. I ten sensor ma szukać jak radar przeciwmeteorytowy. I na instancie go stworzymy, żeby nie musieć szukać, grzebać. Dzięki temu wchodzimy tutaj, patrzymy na Point Defense Base i po prostu nadal nie wiedząc, jak wymusić, aby to była struktura lądowa, spróbuję umieścić to, co jest potrzebne, żeby było w stanie się obronić. Powiedzmy, że
takich 8 laserów przeciwmeteorytowych będzie podpiętych. Będziemy mieli jeden reaktor jądrowy, ponieważ nie wszystkie lasery muszą być naraz naładowane. I będziemy mieli radar przeciwmeteorytowy i kontrola ogniowa laserów przeciwmeteorytowych. Czyli posiadamy zdolność nakierowania naszych laserów przeciwmeteorytowych, posiadamy reaktor jądrowy, który umożliwia ich naładowanie i radar przeciwmeteorytowy pozwalający ich wykryć. Naturalnie żadne z tych urządzeń nie ma nawet najmniejszej funkcjonalności, jeżeli chodzi o jakąkolwiek formę działań zbrojnych. Ja nadal nie mam zielonego pojęcia, jak mogę wymusić, aby ta struktura nie była statkiem kosmicznym, a aby ta struktura była była właśnie strukturą. No, jeżeli usunę pancerz, to usuwa wszystkie zmiany i uniemożliwia umieszczenie. Nie. Mogą mieścić lasery? Nie, nie mogą mieścić laserów. Pyk, pyk i reaktor. Czyli teoretycznie chcemy, aby była to struktura naziemna. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak mogę to wymusić. Muszę być po prostu ślepy. Jak możecie z łatwością zauważyć, w tym interfejsie jest bardzo dużo rzeczy, które zwyczajnie nie rzucają się w oczy, prawda? Żeby wiedzieć, że tutaj można coś edytować, trzeba się tego domyślić. Żeby wiedzieć, jak można usunąć obiekty ze statku kosmicznego, również trzeba się tego domyślić. Nie mogę na przykład usunąć mostka. Czyli to będzie obiekt, który musimy wyprodukować w stoczni. Najprawdopodobniej, gdyby nie fakt, że ten odcinek się urwał. Wywołałem wilka z lasu, bo odcinek znów się urwał, kiedy powiedziałem, że odcinek się urwał. W międzyczasie, korzystając z tej przerwy, bo tym razem cały czas kątem oka patrzę na indykator, czy nagrywa się, czy nie, więc od razu zauważyłem, że był problem. Od razu sprawdziłem, co i jak wygląda na to, że obecnie jedyną możliwością tworzenia obrony naziemnej jest wykorzystanie zupełnie nowego sposobu zarządzania siłami naziemnymi. Tym samym musimy stworzyć jeżeli chcemy stworzyć naziemną strukturę, musimy ją stworzyć przez siły naziemne i stworzyć statyczną jednostkę lekko opancerzoną ze zdolnością do strzelania na orbitę. Jestem tylko ciekaw, jak będzie wyglądała, powiedzmy, obrona przeciwmeteorytowa. I powiedzmy, że chciałbym
coś takiego zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, czy to zadowoli moją populację, jeżeli chodzi o obronność, czy też nie. Spróbujmy poeksperymentować z tym troszeczkę. I spróbujmy. Stworzyć nową jednostkę, nazwijmy to formacja FPM. I powiedzmy, że chcemy dodać 10 takich jednostek. I co tutaj się wydarzy teraz? Czy to zacznie samo z siebie działać, czy ja muszę coś tutaj zrobić? Obawiam się, że bardzo wiele z tych funkcji, które tutaj mamy, będzie dość dużym zaskoczeniem dla mnie. Czy teraz tak, dobra, powiedzmy, że stworzyliśmy pewien koncept. Czy ja mogę formację przeciwmeteorytową stworzyć? Ok, ale to ma aż 10 jednostek. Ja nie chcę, żeby to miało aż 10 jednostek. Chciałbym, żeby to mogło mieć po jednej jednostce, czyli powiedzmy edytuj ilość, usuń element. Dodaj pojedynczą jednostkę. Tak, formacja przeciwmeteorytowa, obrona przeciwmeteorytowa. Zobaczmy w tej formie. Mój jedyny problem jest taki, że nie wiem, czy to zadziała. Więc będziemy chcieli poeksperymentować z tym. Możemy jedną formację przeciwmeteorytową skonstruować natychmiast. Jedną. Następnie powinniśmy móc zajrzeć tutaj. Mamy na ziemi jedną formację przeciwmeteorytową, składającą się z jednej obrony przeciwmeteorytowej. I rzućmy okiem, czy ziemia jest uznawana za chronioną. To powinno być gdzieś. Tak, gdzie mamy indykator tego, ile wymagane jest od nas ochrony? Gdzieś tutaj powinien ten indykator się znajdować. Będzie protection required. Ok, tutaj. Protection. Jeszcze raz. Ekonomiczne modyfikatory. Czyli ty nie masz żadnej wymaganej protekcji. Powiedzmy, że dodam tutaj, żeby sprawdzić, czy to zwyczajnie fizycznie zadziała. Ponieważ jestem ciekaw, obecnie głównie eksperymentujemy. Chodzi nam tutaj praktycznie tylko i wyłącznie o przeprowadzenie garści eksperymentów. Okazuje się, że nie. Jednak ta jednostka naziemna jest po prostu jednostką naziemną, która nie daje wymaganej ochrony. Okej. Okay. To w takim wypadku bardzo bym chciał, żeby moja myszka przestała świrować. W takim wypadku, skoro to nie daje wymaganej ochrony, będziemy zmuszeni stworzyć realny okręt kosmiczny zdolny do próby zapewnienia takiej ochrony. Czyli baza przeciwmeteorytowa tak naprawdę będzie musiała się stać statkiem kosmicznym. Nazwijmy go
Momencik.